jest dobrze. Mhm. Muszę zrobić recording. Okay. Dobra, to zrobimy tak. Witam was serdecznie. Jesteśmy w Calgary, Alberta, tutaj z pastorem Arturem Pawłowskim, który był uprzejmy zobaczyć nas w bardzo krótkim czasie. Jesteśmy w drodze do Edmonton na spotkanie z polskimi patriotami. Korzystając z uprzejmości Artura, chcieliśmy porozmawiać o jego Gehennie, jego powrocie do Kanady, żeby kontynuować walkę. Opowie nam pastor Pawłowski, jak ewakuował się ze Stanów, jak przygotował się do przylotu do Kanady, żeby zmierzyć się z tym systemem niesprawiedliwości tutaj. I ewentualnie, jakbyś mógł, Artur, powiedzieć parę słów, jak wyobrażasz sobie dalszą walkę tutaj w świetle ostatniego wyroku, który został ci wymierzony, no i później ewentualnie jakieś tam tematy towarzyszące. Także proszę bardzo, Artur, zobaczymy, mam nadzieję, zobaczy nas wiele osób. Będziemy to propagować na wszystkich mediach. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. No, nie ma problemu. No, nie wiem, na ile twoi słuchacze znają historię. W każdym razie w 20 roku, w marcu, dostałem dokument z rządu, że mam zakaz karmienia bezdomnych, dlatego że jesteśmy w czasie wielkiej pandemii. Za bardzo nie rozumiałem, dlaczego rząd chce zakazać nam karmienie bezdomnych, no bo nie miało to dla mnie żadnego sensu w czasie w trudnych sytuacjach ekonomicznych czy w trudnych sytuacjach w kraju. Takie soup kitchens, czyli takie organizacje, które zajmują się ludźmi biednymi, są bardziej potrzebne, nie mniej potrzebne. Więc zacząłem się zastanawiać, dlaczego rząd chce zabronić nam karmienie bezdomnych. Jeżeli jesteśmy w czasie pandemii, jeżeli faktycznie jest taka choroba i te wszystkie przytułki są pozamykane, mówimy tutaj o 15-20 tysiącach ludzi, którzy gdzieś tam się będą błąkać po ulicach naszego miasta. Kto ich nakarmi? Jeżeli nie nakarmię ich ja, jeżeli inne przytułki są pozamykane, to wiesz, co się zacznie dziać. Zaczną atakować ludzi, zaczną włamywać się do samochodów, zaczną okradać domy, garaże, więc zrobiłem apelację. Skontaktowałem się z najwyższymi władzami tutaj, z ministrami, z premierem Alberty i starałem się im przedstawić sytuację, jaka wygląda boots to the ground, czyli tu, namacalnie, na ziemi, a nie gdzieś tam w statystykach, nie gdzieś tam w telewizji. No, oczywiście zignorowali mnie totalnie. Dostałem informację tylko, że mam zamknąć kościół, mam zamknąć ten soup kitchen i koniec. No, oczywiście nie zgodziłem się z tym. Kontynuowałem karmienie bezdomnych, było ich coraz więcej, no bo przytułki były pozamykane. No i zaczęła się pojawiać policja. Byłem pierwszym Kanadyjczykiem, który otrzymał tak zwany covidowski mandat. Ja ich nazywam COVID tickets, $1200. 12 oficerów, inspektorzy i straż miejska, policja, zaczęli szarpać się z naszymi parishioners, czyli ludźmi, których karmimy. Parafianie. Jeden policjant zaatakował jednego, mówiąc mu, że ma trzymać 6 stóp dystans, a podchodził do niego cały czas. Ja byłem otoczony przez władzę i powiedziano mi, że jeżeli nie przestanę tego robić, to będę aresztowany i dostanę $1,000,000 mandat. No i tak się zaczęła ta cała... chciałeś być milionerem? I tak się zaczęła przygoda covidowska. No. Nie szukałem z nimi za dymy. Ja po prostu i dalej nie szukam. Uwierz mi, ja tylko chcę karmić bezdomnych i głosić Ewangelię. Zostaw mnie w spokoju i o mnie nie usłyszysz. Ja chcę po prostu robić swoje. Jak miliardy ludzi zobaczyły cię w twoim kościele, nie zostawili cię w spokoju. Nie, wiesz co, mieliśmy taką nadzieję, że, no bo to trwało rok, ludzie nie znają historii. Myślą, że po prostu biedni policjanci pojawili się w kościele pierwszy raz i ten zły Artur Pawłowski nakrzyczał na nich, powyzywał ich od nazistów i wygonił z kościoła. Słuchaj, oni nas prześladowali rok czasu. Rok. I nie mówię tutaj o jednym incydencie. Mówimy tutaj tydzień, tydzień. Miesiąc w miesiąc. Ataki, mandaty, cały czas ten harassment, intimidation, te taktyki nazistowsko
faszystowsko-komunistyczne, które ja widziałem wychowując się w Polsce i oczywiście słyszałem od naszych dziadków. Tak? Dziadkowie mi opowiadali, co Gestapo robiło, opowiadali mi, co komuniści robili, KGB czy NSDAP. Ci bandyci w mundurach. I dlatego ich zacząłem nazywać. To są bandyci w mundurach, zamaskowani bandyci, jak Cosa Nostra z Sycylii. No i zaczęli pojawiać się regularnie. Myślę, że kulminacją 2020 roku było, kiedy politycy, mówiąc nam, że Halloween jest bezpieczny, żeby dzieci sobie wychodziły i miały fajny czas, no bo byli pozamykani. I nagle ci sami politycy przyszli do telewizji i powiedzieli, że zabraniamy wam spotykanie się w święta Bożego Narodzenia. Nie wiem, czy pamiętasz ten okres, tak, tak. Gdzie politycy powiedzieli, że będą wysyłać specjalne grupy policji, które będą jeździły i szukały, czy jest więcej samochodów przed twoim domem. Czy nie daj Boże masz rodzinę na obiedzie bożonarodzeniowym. Jak ja to usłyszałem, to mnie trafiło. Po prostu powiedziałem koniec, dosyć już. On to przeżyć, wejdę słowo. To, co u ciebie zrobili, wchodząc w czasie twojej obrządku religijnego, to robili również w Londynie, w polskim kościele. Tak. Kiedy kościół katolicki został zamknięty, a ksiądz wyprosił parafian z kościoła, no bo taki jest przepis władzy. Natomiast ty podjąłeś trochę inną. Nie, ale wracając do świąt Bożego Narodzenia, myślę, że ludzie powinni bardziej obrazowo zobaczyć, dlaczego to wszystko potoczyło się w taki sposób. Kiedy politycy powiedzieli, że jesteśmy w czasie strasznej pandemii i ludzie umierają na lewo, na prawo, ja dostawałem informacje z intensywnej terapii, ze szpital tutaj albertańskich, że intensywne terapie są puściutkie, że całe te covidowskie oddziały są puste. Może i bym się zastanawiał, czy te informacje są prawdziwe, gdyby nie to, że ludzie wysyłali mi zdjęcia i filmy i gdyby nie to, że moja mama była miesiąc czasu, umierała na intensywnej terapii, była jedynym pacjentem na całym oddziale, jedyną osobą na całym oddziale. Gdyby nie to, że znam to po prostu z ust mojej własnej matki i oglądając filmiki i zdjęcia, które ona porobiła, to może bym się zastanawiał, czy to nie jest jakaś propaganda, ale w tym momencie już widziałem, że to jest jedno wielkie oszustwo. To nie znaczy, że nie ma wirusa, to nie znaczy, że ludzie nie chorują i nie umierają. Oczywiście, co roku ludzie umierają na różnego rodzaju chorobę, nie tylko na COVID. COVID jest znany już od kilkudziesięciu lat, to nie jest nic nowego. Ten ma ekstra kopa, dlatego że on został zmodyfikowany w Wuhan, w Chinach i dlatego więcej ludzi choruje i więcej ludzi umiera na to, ale to jest opatentowane przez Gatesa, czyli dajemy wam problem i dajemy wam solution, tak? Czyli damy wam chorobę i pomożemy wam wyzdrowieć i będziemy za obie rzeczy brać pieniądze. No i to jest doskonały system. Wracając do świąt Bożego Narodzenia, ci sami politycy, którzy przestraszyli wszystkich i powiedzieli, koniec, wszyscy umrzemy, wyjechali sobie do Barbados, do Anglii, polecieli sobie na Florydę, gdzie nie miała obostrzeń, wzięli podwyżkę, dali sobie kupę kasy i polecieli spędzić Boże Narodzenie z rodziną gdzieś tam na świecie, a nas zamknęli jak szczury i zabronili nam spotykać się z rodziną. Mój brat nie miał prawa wejść i mieć kawy w moim domu, bo zrobiłoby to ze mnie kryminalistę. Więc co zrobiłem? Zaprosiłem wszystkich znajomych, całą swoją rodzinę, zrobiliśmy Boże Narodzenie w domu i wysłałem zdjęcia. Zaprosiłem całe Calgary i powiedziałem, też poszedłem do telewizji i zrobiłem nagranie i powiedziałem tak, zapraszam cały kraj do jednego wielkiego święta bożonarodzeniowego w Urzędzie Miasta w Calgary. Tysiące ludzi przyszło. Mieliśmy steki sławne albertańskie. Mieliśmy caterers, czyli organizację, która to wszystko fajnie przygotowała dla bezdomnych. Tysiące ludzi przyszło. Mieliśmy kolędy. Ludzie śpiewali kolędy. No wspaniały czas. Mieliśmy prezenty dla bezdomnych. No super fajnie i było ponad 100 policjantów. I w tym momencie stałeś się wrogiem publicznym numer jeden. 100 policjantów, 52 policyjne samochody, brygada antyterrorystyczna, szef policji, ja z 15 nowymi covidowskimi mandatami. I to było w jednym miejscu, gdzie karmię bezdomnych. I od tego momentu zaczęli pojawiać się w naszym drugim budynku, w którym nauczam teologię, no po prostu zwykły budynek kościelny. Najpierw przyszli, zablokowali nam wjazd do
do kościoła, czyli ty przyjeżdżasz do kościoła, policja wszędzie, straż miejska zablokowali wjazd, co robić, ale ludzie byli sprytni, zostawili samochody na ulicy i po prostu na piechotę przeszli do kościoła, do budynku, zrobiliśmy nabożeństwo. Następnym razem przyjechali z takimi wielkimi kamerami i zaczęli robić zdjęcie, i tu mnie naprawdę wkurzyli. Zaczęli robić zdjęcie naszym dzieciom i kobietom. Jak znasz historię, to wiesz, że zawsze tego typu metody prowadziły do tego, że mężczyźni byli szantażowani przez, no, przez zdjęcia kobiet. Wiemy, gdzie twoja żona pracuje, wiemy, masz córkę, ja mam 12-letnią córkę. I bardzo często było powtarzane, wiesz, co może się wydarzyć twojej córce, wiesz, co my możemy zrobić 12-latce. Jak ja zobaczyłem, że oni robią zdjęcie naszym dzieciom, to było koniec. Koniec negocjacji. Ja nie chcę was, panowie, widzieć, nie chcę z wami dyskutować. Jeżeli chcecie cokolwiek, proszę przez moich prawników. Więc co zrobili? Wparowali nam do kościoła. I tutaj jest ten filmik, który cały świat obejrzał. To było święto Wielkanocy, gdzie ja tym ludziom powiedziałem, że jeżeli wejdą, to będą oni oskarżeni za trespassing. I jest coś takiego, że w Kanadzie mamy kryminalny kod, sekcja 172, 1, 2 i 3, która zabrania komukolwiek, nie tylko władzy, policji, komukolwiek w przeszkadzaniu w nabożeństwie. Za to grozi 2 lata więzienia. Nie możesz sobie przyjść na nabożeństwo i mnie wyzywać, rzucać czy cokolwiek, za to grozi 2 lata. Nie możesz przyjść i przeszkadzać ludziom, którzy przyszli na zgromadzenie jakiejś wiary. Za to jest kryminał. Nie wolno tego robić. Nieważne, czy ty masz mundur, czy nie. Czy jesteś inspektorem, czy nie. To jest bezprawie. To jest komunizm. To jest nazizm. I kiedy zobaczyłem tych ludzi, ja byłem w szoku najpierw. Moja żona, ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że w moim głosie nawet było słychać, że byłem po prostu zdenerwowany tą całą sytuacją. To nie jest, że ja stoję i czekam na funkcjonariuszy, żeby sobie na nich pokrzyczeć. Ja po prostu chcę być zostawiony w spokoju. Dajcie mi robić moją pracę. Jestem dobry w tym, co robię. Ratuję ludzkie życia, karmię tysiące bezdomnych. Dajcie mi dawać tym ludziom nadzieję w trudnych czasach. Nie, bo rząd w tym momencie, on chce być twoją nadzieją. Rząd chce kontrolować swoje finanse. Rząd chce być Bogiem kraju. I dlatego osoby takie jak ja są tak nienawidzone i prześladowane przez rząd. Jak ja zobaczyłem tych zamaskowanych bandytów, bo to byli zamaskowani bandyci, którzy wtargnęli do miejsca świętego, który historycznie zawsze był taką ostoją ochrony. Nawet dla bandytów, dla złoczyńców, kiedy wszedłeś do budynku kościelnego, to dawało ci taką pewną ochronę, że władza nie mogła cię zaszlachtować, nie mogła cię jakoś tam spałować. To było miejsce historycznie, taki refuge. I powiedziałem, co powiedziałem. Tego nie widać na filmie, bo najpierw widząc, że ci zamaskowani bandyci wtargnęli do budynku, powiedziałem, proszę wyjść. I nie ruszyli się. Więc pobiegłem po telefon, który się ładował koło pulpitu, złapałem go w lewą rękę i zacząłem nagrywać. I znowuż powtórzyłem, proszę wyjść. Nie ruszyli się, więc zaczęło to wszystko bardziej się jakoś tak bardziej narastać. Nakręcać. Powiedziałem im, żeby wyszli, i jak widzieliście ten filmik, to zajęło mi ponad 30 razy, żeby powiedzieć tym ludziom, że mają wyjść, że nie mają prawa tutaj być, że mają wrócić z nakazem. I wyobraź sobie, że ci gestapowcy, bo nie wiem, czy zauważyłeś, że ta kobieta, która przyszła, miała te buty gestapowskie, nie? Oni po prostu uwielbiają historię i ją powielają na naszych oczach. Oni wyszli, po kilku tygodniach wrócili niestety. W ciągu tego okresu miałem nadzieję, że zostawię mnie w spokoju. Miliard osób obejrzało ten film. Powiedziane mi było, że ten film był najpopularniejszym filmikiem w czasie weekendu tego Easter, Passover, tego świąt wielkanocnych. Więc miałem nadzieję, że taka popularność tego, co się wydarzyło, spowoduje, że mnie zostawią w spokoju, że po prostu dojdą do wniosku, wiesz co, nie jest nam taki rozgłos potrzebny. Ale dranie wrócili.
bo co wiem na temat zła. Wiesz, bo oni też ten film obejrzeli. Tak, też obejrzeli. Wiesz co, to jest jak rak. Zło to jest jak rak. Rak, on będzie się rozprzestrzeniał, on będzie zabijał, mordował, dopóki go nie wytniesz. I to, co teraz mamy, kochani, niestety, mamy raka. W polityce mamy raka, w mediach mamy raka, w naszym edukacyjnym systemie i on musi być wycięty. Nie można budować pięknego monumentu na zgniłym fundamencie. Ja kiedyś budowałem domy i no niestety czasami trzeba było wszystko rozwalić, drobny mak, żeby zbudować coś pięknego i dobrego, które będzie stało setki lat po naszej śmierci. Wracając do historii, wrócili z nakazem sądowym i ja wiem, że to jest ciężko uwierzyć, ale znaleźli skorumpowanego sędziego, który nazywa się David Gates. Nie wiem, czy on jest z rodziny Billa Gatesa, ale David Gates z Alberty dał im carte blanche, czyli powiedział, możecie wejść do tego budynku, kiedy chcecie, w każdy dzień tygodnia, z kimkolwiek wam się podoba. I możecie zrobić z Pawłowskim, co chcecie, żeby go aresztować. Użyć jakąkolwiek siłę, uznacie za odpowiednią, żeby go aresztować. Sobie wyobrażasz? Złamał ten sędzia całkowicie prawo, kod kryminalny 172, łącznie z zakazem prawa wejścia do naszej ziemi, zignorował kompletnie prawo i powiedział, możecie zrobić z nim, co chcecie. I dranie przeszli z antyterrorystami. Z antyterrorystami wpadli na naszą posesję, żeby zrobić co? Żeby sprawdzić, czy mam kaganiec. Mogli to sobie zobaczyć na YouTubie i mogli sobie to zobaczyć na żywo, bo nasze nabożeństwa są kręcone na żywo. I ja pokazuję. Ja nie chowałem się, nie udawałem, że coś mam na twarzy, jak nie miałem. Mogli sobie zobaczyć. Ja im dawałem te evidence, czyli te dowody, które oni potrzebowali do sądu, sam. Mogli mnie oskarżyć o to, mogli mi dać mandat, mogli zrobić tysiące różnych innych rzeczy, ale nie, wybrali przyjść z antyterrorystami. Pogoniłem ich jak psy burki, jak nazistów, jak komunistów ponownie. Wrócili po pół godzinie, pogoniliśmy ich ponownie, więc poszli do innego skorumpowanego sędziego. Ten sędzia nazywa się Róg i on jest bossem sędziów, Albercie. I ten drań, ten komunista, faszysta, dokładnie, on dał im większe prawa jeszcze. I jak można jeszcze większe prawa komuś dać? Tak, powiedział, możecie teraz aresztować dzieci, możecie aresztować starców, możecie aresztować każdego, który nie nosi maseczki, każdego, który się nie podporządkowuje. 4,5 miliona ludzi żyjących w Albercie, on dał władzę inspektorom sanitarnym, żeby zrobili z nimi co chcą i wparowali do kościoła. Przyszli, już kończę. To trochę jest zawiła sytuacja, ale myślę, że jest bardzo ważne, żeby ludzie zrozumieli, że to nie było jeden incydent czy dwa i ja nagle, oj, naziści. Mówimy tutaj o 2 latach nękania. Ponad 30 mandatów wartych miliony dolarów. W tej chwili już 2 aresztowania i grozi mi następne w każdej chwili. Ale do tego dojdę. Antyterroryści przyszli, kościół był wypakowany ludźmi, otworzyli drzwi i ktoś krzyknął, gestapo jest w kościele, chodzi. Więc ja myślałem, że będę zaraz skuty z zakazalnicy i wytargany na zewnątrz. Ale policja, antyterroryści otworzyli drzwi i rzucili coś na ziemię. I nagle ktoś krzyczy, gestapo poszło. Ja mówię, no dzięki Bogu, no to widocznie dzisiaj nie będzie ten dzień, w którym mnie będą torturować. I oni sobie pojechali. Ludzie, ja byłem już za kazalnicą, jak oni otworzyli te drzwi i rzucili coś na ziemię. Powiedziałem ludziom, żeby nie dotykali, bo to może być jakaś biologiczna, nie wiadomo co. Już nie ufam tym ludziom, to są straszni ludzie. No i to tak leżało sobie na ziemi, taki pakunek. Okazało się później, że to był właśnie ten skorumpowany sędzia, który dał im władzę aresztowania dzieci wszystkich w całej prowincji Alberty. Prowincja to jest taka jak województwo potężne, 4,5 miliona ludzi tutaj w Kanadzie. Oni pojechali do domu, ludzie, antyterroryści zniknęli, no i ja spakowałem się, posprzątałem kościół, zawsze co robię, spakowaliśmy sprzęt i jechaliśmy do domu. W trakcie jazdy do domu, na środku bardzo, bardzo takiej drogi szybkiego ruchu, gdzie były 3 czy 4 linie, antyterroryści, zobaczyłem w lusterku, mówię, oho, zaczyna się jazda. Czekali drani, aż ludzie pojadą do domu, żeby nas zwinąć samych
bez świadków. Czy ten pakiet to był arrest warrant? Nie, ten pakiet to był sądowy nakaz, że mamy podporządkować się inspektorom. Tylko, co jest ważne, ten nakaz nigdy nie był mi przeczytany, nigdy nie był mi osobiście dany, nie był przesłany naszym prawnikom, których mamy czterech. Od roku czasu władze wiedzą, że mamy prawników, no bo prawnicy się z nimi kontaktują. Oni się kontaktują z prawnikami. Mogli wysłać to naszym prawnikom i wtedy prawnicy by poinformowali mnie o nowym nakazie. Nigdy to nie było zrobione, to było totalne bezprawie. Mój areszt i pierwszy i drugi to było bezprawie. To było wbrew prawu to, co oni zrobili. A wracając do historii, skuli mnie, rzucili mnie jak szmatę do góry nogami. Wyobraź sobie, jechałem przez 2 godziny, do góry nogami mnie rzucili na wnysce takiej, gdzie głowa była na dole, a nogi miałem pod sufit. Później rozebrali nas do naga. Zapakowali nam łańcuchy na nogi jak terrorystom i przez 3 dni i 2 noce nie pozwolono nam spać. Co pół godziny przychodził funkcjonariusz i walił w drzwi, a światło było tak potężne, tak mocne, że oczy bolały, że łzawiły oczy, nie? Tak intensywne. No i to było 3 dni, 2 noce. Później zaprowadzono nas przed sędzie, do sędziego. Sędzia kazał nas wypuścić. Nie podporządkowali się wyrokowi sędziego. Trzymali nas następne 7 godzin tak dla zabawy, gdzie się śmiali z nas, gdzie no, urągali naszemu Bogu. Praise the Lord, takie wiesz, cyrki, policjanci w więzieniu. Wypuszczony zostałem. I wtedy zdecydowałem, żeby polecieć do Stanów Zjednoczonych, bo zdałem sobie sprawę, że potrzebujemy, żeby świat zobaczył, co się dzieje w Kanadzie. Że potrzebujemy kogoś mocniejszego, bo media w Kanadzie są tak skorumpowane, że nie mówią prawdy. Zawsze robią to, co rząd chce. To są propagandowe media, prosto z od Adolfa Hitlera, Goebbelsa i Stalina. Zresztą są przekupione ponad 3 miliardy dolarów. Były przekazane mediom, żeby kłamać dla premiera Kanady. Poleciałem do Stanów. Stany Zjednoczone są unikatem w skali światowej, dlatego że ci ludzie rozumieją walkę o wolność. Oni rozumieją ten liberty, mają to w swoim DNA, w obiegu krwi. Cały kraj zresztą był zbudowany na walce z tyranią przeciwko brytyjskiemu królowi. I więc oni to rozumieją. Ich cały kraj był stworzony na wolności i oni tą wolność chcą zachować. Więc ja miałem być tam 2 tygodnie. Tylko pojechać, popowiadać na kilku konferencjach, co się wydarzyło i wracać do domu. Ale zaproszenia były non-stop, z lewa i z prawa, cały czas. Zapotrzebowanie było tak ogromne, żeby opowiedzieć tą historię, bo ludzie nie chcieli uwierzyć, że w demokratycznej Kanadzie nagle robią się rzeczy, które tylko widać w Północnej Korei, czy w Chinach, czy w Rosji pod komunizmem. Nie chcieli ludzie uwierzyć, że Kanada tak nisko upadła, że mamy faszyzm i komunizm na taką skalę i to jest sąsiad Ameryki, że tak naprawdę to my już w tej chwili w Kanadzie żyjemy po drugiej stronie Iron Curtain. Rozumiesz, że my już żyjemy w komunie, że straciliśmy wszelkiego rodzaju prawa i że prawo rule of law nie liczy się już w tym kraju, że są sędziowie skorumpowani, że media są przekupione i politycy są zdrajcami i powinni zawisnąć na czasie Norymbergi numer 2. Więc okazało się, to że... Wierzę na Facebooku tego nie puścimy. It's okay. Nie. To i tak pójdzie, w tej chwili idzie, natomiast mówię, że Facebook już niestety już nie dostaniemy błogosławieństwa. Wiesz co, my chyba, tylko jak dasz moje nazwisko, to już nie dostaniemy. Znaczy ja wiem, dlatego tutaj nasi przyjaciele będą to propagować na mediach niezależnych. Także... Jeżeli wolę tylko wejść słowo, bo wspomniałeś tutaj taki koncept właśnie tego, że dlaczego to zrobili w ten sposób, że mogli to zrobić biorąc tylko i wyłącznie współpracę z prawnikami. Niemniej zdecydowali się, żeby zrobić to przed kamerą i w blasku światła. Moim zdaniem... Policja? Generalnie. Nie. Nie chcieli, absolutnie nie chcieli. Ja wiem, że jest taka teoria,
że oni chcieli. W Australii tak są. Nie, tutaj nie. Oni nie chcieli, dlatego czekali, aż ludzie pojadą do domu. Okay. Bo zbyt dużo kamer, my mamy reporterów teraz, którzy za mną chodzą, żeby udokumentować to, co się dzieje. I oni nie chcieli, dlatego wybrali, że będę sam, że nikt nie będzie tego nagrywał. No ale kierowca był na tyle odważny, że złapał dwa... Mówisz o aresztowaniu. Ja mówiłem o tym, co robili z tym kościołem, bo wiedzieli, że ludzie będą to widzieli. Natomiast się wydaje, że tutaj chodzi o... jest to walka o duszę. Ty reprezentujesz te właściwe dusze, o których my wiemy i które wierzymy, natomiast oni chcą zniszczyć wiarę i Kościół właśnie dlatego, że chcą, żebyśmy mieli globalistycznego Boga. Oni chcą, oni przede wszystkim boją się Kościoła, dlatego że historycznie w Kościele zawsze ludzie walczyli o wolność. Prawdziwy kaznodzieja, pamiętaj, czy to katolik, czy to protestant ewangeliczny, czy baptystyczny, nie ma znaczenia. Prawdziwy kaznodzieja wierzy w to, co czyta, czyli w Słowo Boże i czyni to, co Słowo Boże nakazuje. A Słowo Boże nakazuje nam, pasterzom, walczyć i bronić owiecze, które Bóg nam dał. Mamy walczyć z wilkami, które chcą rozszarpać naszych ludzi, których Bóg nam dał pod naszą opiekę. Prawdziwy pasterz będzie walczył przeciwko złu, będzie stawał przeciwko kłamstwie, będzie propagował prawdę i oni się tego boją. Historycznie, jak pamiętamy z czasów Civil Rights Movement, nie? Martina Luthera Kinga, czy Mahatma Gandhiego, czy Lecha Wałęsy w czasie Solidarności, w tych momentach ludzie spotykali się prywatnie i po kościołach, w różnego rodzaju takich miejscach, w których rząd nie za bardzo miał dostęp. Oni starali się, ale można było to zorganizować, no bo budynki były i dlatego oni pozamykali wszystkie budynki kościelne. Walmart, Costco, IKEA, aborcyjne kliniki, miejsca, w których możesz kupić narkotyki, alkohol, wszystko otwarte przez cały czas, ale kościoły no pozamykane. Dlaczego? Właśnie dlatego, bo boją się, że będzie się działo coś takiego. A co się teraz dzieje? Teraz jest wymiana informacji. Teraz ludzie słyszą, co naprawdę się wydarzyło i może będą mieli trochę większy obraz, dlaczego nazwałem ich naziści, gestapowcy i wypad z kościoła. Powiedziano, że nie można śpiewać w kościołach. W Polsce wymyślono, że litera P powoduje większe przechodzenie choroby. No, proszę, i takie absurdy słuchamy na lewo, na prawo. U nas zabroniono mieć wieczerzę pańską, zabroniono nam śpiewać, zabroniono mi się modlić. Wiesz co, jak się modlę, no to jest bardzo niebezpieczne, a już ktoś zostanie uzdrowiony. Tak. Nie. Jak byłeś Artur w Stanach i oczywiście spotkałeś wielu ludzi, spotkałeś Michaela Flynna, miałeś bardzo bliski kontakt z ludźmi z otoczenia bezpośredniego Trumpa, poznałeś ludzi zamożnych, ludzi wpływowych, ewangelical Christians, jak to mówią, poznałeś tą ciężką i ty miałeś wystąpienia przed dziesiątkami tysiące ludzi, a jednak zdecydowałeś się wrócić do Kanady. Powiedz, dlaczego wróciłeś do Kanady. Wiesz co, wróciłem do Kanady, dlatego że nie mogę oczekiwać od ciebie czy od innych ludzi, żeby stawali, walczyli i płacili cenę, jeżeli sam nie chcę jej zapłacić. Jak mogę stanąć za kazalnicy i powiedzieć ludziom, wiesz co, walczcie, idźcie na ulicę, róbcie to, a sam żyję sobie w pałacu bezpieczny gdzieś w Teksasie z przyjaciółmi, ludźmi, którzy mnie szanują, honorują. I mi chcą jeszcze płacić za to, co robię, jak mogę być głosem do narodu, jak mogę być takim zapalnikiem czy iskrą do tego, żeby ludzie stanęli i walczyli, jeżeli sam nie chcę zapłacić ceny, jeżeli sam uciekam jak szczur, chowam się i gdzieś tam staram się, żeby mi było dobrze, bez względu na okoliczności. To co z tego, że miliony ludzi umiera? Co z tego, że tysiące ludzi traci pracę, jak ja jestem bezpieczny w Stanach Zjednoczonych, hołubiony, zapraszany? Nie tylko miałem spotkanie i możliwości spotkań z otoczenia Trumpa, miałem okazję spotkania się z rodziną Trumpa. Miałem okazję... Nie spotkałeś się z Junior. Z Erykiem Trumpem. Z bardzo ciekawymi ludźmi, z patriotami, z ludźmi, którzy kochają swój kraj, z ludźmi, którzy się nie wstydzą swojego kraju, z ludźmi, którzy chcą czynić dobro. Nie tylko chrześcijanie, ale ludzie patrioci. I do tego bym chciał zachęcić Polaków, że patriotyzm to jest coś pięknego, to jest
To jest szacunek do narodu, to jest szacunek do kraju, do ziemi, do której Bóg cię powołał i postawił. Ja nigdy nie wyrzekłem się tego, że jestem Polakiem. Ja kocham Polskę i kocham Polaków. Czasami jest trudno ich kochać. Czasami, kochani, czasami bardzo trudno jest was kochać. Bardzo. Ja pamiętam taką sytuację, kiedyś pracowałem z takim człowiekiem i on był bardzo trudny, bardzo ciężki. Nie chciał się słuchać, nie chciał, no po prostu cały czas stawał okoniem. Są tacy ludzie czasami, że nie za bardzo rozumiesz dlaczego. Dlaczego taką opozycję ci dają? Kiedyś pamiętam, pomodliłem się do Boga, mówię, Boże, ja nie mogę z tym człowiekiem już, ja już nie daję rady. Ja bez względu na to, co robimy, on zawsze ma jakiś problem. Zabierz go z mojego życia. Ja go w ogóle nie lubię i nie chcę z nim już współpracować. I wiesz, co mi Bóg powiedział? A ja nie powołałem cię do tego, żebyś go lubił. Ja powołałem cię do tego, żebyś go kochał. Miłość jest zupełnie inna niż lubię, nie lubię, chcę z tobą maszerować, czy nie chcę z tobą maszerować. Kochani, to nie jest czas na rozbiory, to nie jest czas na rozdziały, rozłamy, to jest czas na jednoczenie się. Ja mówię ludziom to bardzo często na różnego rodzaju konferencjach, ja nie jestem tutaj po to, żebyście mnie lubili. Jeżeli jesteście chrześcijanami, to musicie mnie kochać, nie macie wyboru, koniec. Musicie, to jest przykazanie Boże. Ale ja nie jestem tutaj, żebyście mnie lubili. Ja nie startuję w ten popularity contest. Ja nie jestem Pigeon 2021, jak to jest w Polsce, te dziewczyny, co startują. Tak, ja nie startuję w konkursie piękności, chociaż poprawię się chociaż trochę. Rozumiecie? Ja startuję tutaj, żeby mówić ludziom prawdę. Bo w mojej Biblii jest napisane, że prawda cię wyswobodzi, oswobodzi. Ta cała gierka, którą teraz widzimy, to jest o prawdę. Czy Bóg faktycznie tak powiedział? Czy stworzył cię na swoje podobieństwo? Czy Bóg cię naprawdę kocha? Czy chce, żebyś był wolnym człowiekiem? Jakim prawem polityk, który powinien być naszym sługą, daje kagańce na nasze twarze i łańcuchy na nasze stopy? Kim ten człowiek jest, ten obrzezany Filistyńczyk? Czy to jest prezydent, czy premier, czy minister, czy burmistrz miasta. Kim ten człowiek myśli, że jest? On jest tylko człowiekiem, który został wybrany, żeby chronić kogo? Żeby pracować dla kogo? Dla nas. My płacimy jego wypłatę, a tu się okazuje, że nagle my jesteśmy niewolnikami, a oni są panami świata i mogą robić, co im się podoba. No, faraoni XXI wieku. I dlatego im się sprzeciwiam. Bo całe zamieszanie to jest jedno wielkie kłamstwo. Używają medyczną tyranię, żeby zniewolić ludzi, zabrać nam nasze prawa obywatelskie i prawa człowieka. I o to chodzi. Wracając do Kanady, zadałeś mi pytanie, dlaczego wróciłem. Czy wróciłeś, ponieważ stwierdziłeś, że tutaj masz robotę do zrobienia, że ucieczka nie jest odpowiedzią, że miliony ludzi też patrzy na mnie, co zrobić. Czyli bądź konsekwentny i daj przykład, że szukasz rozwiązań dla wszystkich, a nie tylko dla siebie. I to doceniam oczywiście. Wielu ludzi uważa i słusznie, że jesteś człowiekiem, który jest bohaterem. I gdzieś czasem potrzebują bohaterów. Teraz powiedz nam, ludzi, którzy są ciekawi, jakie są w tej chwili twoje sytuacje, jaka jest twoja sytuacja prawna, czego się spodziewasz, czego się nie spodziewasz, czego się boisz, jeśli się boisz i jaki jest najgorszy scenariusz, jeśli chodzi o sytuację prawną. Po 4 miesiącach w Stanach zaproponowano mi powrót do Calgary prywatnym samolotem. Ja, jak mi to zaproponowano, to już się zacząłem śmiać, no bo ja nie jestem przyzwyczajony. Powiedzmy, zresztą widzisz, że my żyjemy bardzo skromnie. Mówisz, 4 samoloty przede mną nie są tak, twoje? Tak, nie. No, także my żyjemy bardzo skromnie, nie ma żadnych ekstrawagancji. Samochody, które mamy, to są samochody jeszcze z czasów biznesu 20 lat temu. Ja też się śmieję, że do naszego vana rodzinnego to już można będzie wchodzić jak do czołgu. Albo czekaj, sprzeda się na aukcji pewnego dnia. No. Będą te zwane pick-upy Artura Pawłowskiego. Im starszy, tym większa wartość. Tak, to jak wino. No, w tym przypadku to jest antyk, na pewno. No w każdym razie ten człowiek zaproponuje. Ja taką licytację chyba nawet kiedyś zorganizuję. Tak. 10% komisji. Dobra, pogadamy w przyszłości, jeżeli ktoś będzie chciał starego Janka kupić. W każdym razie zaproponowano mi powrót prywatnym samolotem i ja skontaktowałem się z prawnikami. Mówię, powiedzcie mi, co mi grozi, co może się wydarzyć,
No bo 4 miesiące zamieszałem tutaj ostro. Miałem okazję do głoszenia do dziesiątek milionów ludzi. Miałem czasami wystąpienia 2-3 razy dziennie. No, przeleciałem tą Amerykę wzdłuż i wszerz. Miałem spotkania z najpotężniejszymi ludźmi. Czyli Ameryka już nigdy nie będzie taka sama. No, albo ja nie będę taki sam, bo zakochałem się w Stanach Zjednoczonych. Ameryka jest przepięknym krajem. To jest coś pięknego, co Bóg im dał, co stworzył. Ta natura, to piękno, ta różnorodność Stanów Zjednoczonych. No i to są wspaniali ludzie. Nie wszyscy oczywiście, jak w każdym kraju są dobrzy, źli. The good, the bad and the ugly. W każdym kraju. Nie te wschodnie wybrzeże, zachodnie wybrzeże, no, i parę takich portretów tam. Tak, taki puzzle zrobimy. No i no oczywiście widziałem to kłamstwo, to oszustwo, na przykład Kalifornia. Słyszałeś o Kalifornii, że i myślę, że Polacy też, że Kalifornia jest najbardziej demokratyczna. Ja powiedziałem, że Kanada jest odzwierciedleniem Kalifornii. No, ale widzisz, ja tam byłem wielokrotnie i głosiłem w tym stanie wielokrotnie, w różnych częściach Kalifornii i nagrałem filmiki. Były dziesiątki tysięcy ludzi na plaży i nagrałem filmik i pokazałem, tak wygląda wolność, trochę ironicznie to zrobiłem i YouTube automatycznie od razu to skasował. Było dziesiątki tysięcy ludzi, dzieci bawiące się, śmiejące, pływające, restauracje pełniutkie, kolejki na zewnątrz. Niektórzy nosili maseczki, niektórzy nie. Ale nam jest wmawiane, że Kalifornia jest najbardziej taka nazistowska, a ja widziałem Kalifornię 100 razy wolniejszą niż Kanadę. To w Kanadzie mamy nazizm, a Kalifornia to jest przykład wolności. Nie? I to jest nam, to oszustwo jest tak wielkie. I ta deplatforming, censorship, usuwanie naszych filmików, zabranianie ludziom, którzy naprawdę znają i widzą i wiedzą, co się dzieje, nie wolno im jest tego przekazywać dalej. Wracając do mojego powrotu, prawnicy doszli do wniosku, że faktycznie lepiej by było, gdybym, jeżeli mam taką okazję i nic mi to nie kosztuje, to żebym wrócił prywatnym samolotem, nie dlatego, że będzie mi wygodnie, bo ja byłem, pamiętaj, przez 4 miesiące w ponad 90 samolotach. I to były samoloty komercyjne, nie prywatne. Także ja stałem w tych kolejkach, przechodziłem przez całe te screening, tak jak każdy inny, ponad 90 samolotów. Więc ja nie wybrałem, żeby przylecieć sobie wygodnie do Calgary. Ja wybrałem, żeby strategicznie uniknąć jakichś problemów, gdyby takie miały być. Prawnicy doszli do wniosku, że kiedy przylecę prywatnie, to będzie możliwość nagrania tego, co mi będą robić. I o to chodziło. Chodziło o nagranie, że jeżeli będą mnie tam aresztować, czy coś mi robić, to przynajmniej ktoś to nagra. Mówię, czy miałeś test przed wylotem? Właśnie. W Montanie żeśmy się spotkali, to było tylko jedno... W prywatnym jecie, dlatego pytam, bo jest ciekawe. Tak, ludzie spekulują, że prywatnymi jetami można przylatywać bez testów. Nie trzeba. Nie trzeba testów, nie trzeba żadnych vaccines. Ale kiedy robiliśmy manifest do tutaj Border Patrol, do Customs w Calgary, zadawano mi pytania, zadawano pilotowi pytania również, czy mieliśmy ketchupa, czy mieliśmy testy. No i on mi zadawał te same pytania, będąc na telefonie. Nie, nie i cisza. Totalna cisza. I ja mówię, no wiesz, ja nie biorę żadnego testu, nie będę się szczypawił tym wszystkim. Zobaczymy, co to. Oni, jak rozmawialiście z Border Patrol, znaczy z Border Security, Canada Border Security, to Rosjanie nie musieli wiedzieć, że jesteś ty. Czyli musieli. Czy ta odprawa była specyficzna dla ciebie w sensie szczepionek i testów, czy generalnie taką odprawę miałby każdy, że jak nie masz szczepionki, a lecisz prywatnym jetem? Każdy. To nie musiałby się mieć. Nie. Bo ludzie się pytają, czy możemy na przykład uciec z Kanady prywatnym jetem, ja mówię, jak masz, to leć. Możliwe, tylko nie wiem, jak znowuż po stronie amerykańskiej, czy by zablokowali, no bo to jakby nie było, jest przelot międzynarodowy. Tak. I więc nie wiem, bo ja nie latam prywatnymi samolotami. To był pierwszy raz, ale nie ostatni. Jetem. Mam nadzieję, że nie ostatni, bo muszę przyznać, że to był wspaniały moment. Nie czuję się w ogóle, że się leci. Wygoda jest, ja byłem w kokpicie z pilotem. No, normalnie leciałem tam, gdzie piloci. No, no wspaniałe, no, bym był kłamcą, gdybym powiedział, ale mnie torturowali. Prywatnym jetem byłem torturowany. Nie pozwoliłeś wylądować. Nie, no. Odszedłeś od steru. To myślę, że nie daliby mi nawet opcji, gdybym chciał, chociaż pozwolili mi latać helikopterem. Także miałem okazję latać helikopterem sam,
trzymałem, leciałem drążkiem, także to było bardzo niesamowite. Wracając do sytuacji prawnej. Do sytuacji, nasi prawnicy powiedzieli, co powiedzieli, więc ten człowiek, który zaoferował swój samolot, zrobił wszystko, co prawnie musieliśmy zrobić, czyli deklaracja, co włożę, deklaracja tego, kto jest na pokładzie, musisz taki manifest wypełnić, więc oni wiedzieli, że ja wracam do kraju. Zresztą ja nie ukrywałem tego, ja mówiłem już od tygodni, że wracam do Kanady. Gdyby nawet, gdybym wiedział, że będę aresztowany, i tak bym wrócił. Ja to był czas na mój powrót i koniec, bez względu na konsekwencje. Prawnicy skontaktowali się z rządem, z policją i powiedziano im, że nie ma żadnych warrants for my arrest, czyli nie ma żadnych nakazów aresztowania, wszystko jest czyste. I dlatego to było dziwne, kiedy zadawano nam pytania na temat szczepionek i na temat tych testów, no i kiedy odpowiedzi były nie, była cisza w telefonie. I myślę, że oni gdzieś tam rozmawiali, co robimy. Jeżeli zmusimy go do tego, żeby coś wziął, a może powiedzieć, wiesz, Artur Pobos, chcieli, żebyś wrócił po prostu. Powiedziałby, no to nie wracam, siedzę se w Stanach. Kola, nie? Tak, i wszystko było pozytywne. Wszystko tak, wracaj, kochamy cię. No to żeśmy wrócili. I co się stało? Wiesz, że... Zawróciłeś mi czerwony dywan. Tak, u liberałów cuda się również zdarzają. Bo cud się stał, kiedy byliśmy w powietrzu, no bo nagle się okazało, że są dwa nakazy aresztowania. O, nagle. Nagle po prostu, no widzisz, ups, jest cud. No, ale ja o tym nie wiedziałem, no bo nie ma kontaktu już, oczywiście nas nie poinformowano, bo myśmy cały czas stałe byli na bieżąco, nie? Więc jak lecisz samolotem, no to... A ten Artur Pawłowski? O, to przepraszam, to są, tak. No i wyobraźcie sobie, że wzięli nasz samolot z normalnego miejsca, gdzie przyszło setki ludzi, żeby mnie przywitać, łącznie z moją żoną, dziećmi, mój brat, jego żona, to oni wzięli samolot i nakazali pilotowi, żeby pojechał przez cały, no nie wiem, myśmy jechali kilometry przez jeden ten pas startowy, następny, aż w końcu wylądowaliśmy w jakiejś budzie, gdzie w ogóle tam samoloty nie przylatują, w jakiejś budzie customs, jakiś tam, nie wiem, daleko, w ogóle już airport nie było widać. No jechaliśmy, zajechaliśmy tam, gdzie nam kazali i to nie było miejsce, w którym czekało ci ludzie, którzy czekali, gdzie chciałem, żeby nagrali mnie w razie czego, gdyby coś się działo. No więc no to był problem, bo zdałem sobie sprawę, że... Pilot tam grywał, zdaje się, nie? No poczekaj. Trzech oficerów przyszło, pilot do mnie mówi, wiesz co, na razie wszystko wygląda ok. Dziwnie, że nas zmusili, żeby tutaj przyjechać, ale na razie wszystko wygląda ok. On był poproszony przez trzech oficerów, żeby wyszedł z samolotu, wyszedł. No i ja wyszedłem. Biorę ze sobą te wszystkie tobołki, a oni do mnie mówią, nie, zostaw to, bo jesteś aresztowany. Nie będzie ci potrzebne. Ja mówię, jak jestem aresztowany? Przecież dopiero dzwoniliśmy, że wszystko jest w porządku. Jesteś aresztowany, masz dwa... Tak. Jeden za to, że zorganizowałeś nielegalne zgromadzenie, jak za czasów gestapo. Wiesz kiedy? W June, to jest marzec, wiecie, maj, czerwcu. W czerwcu, przed moim wylotem do Stanów Zjednoczonych, oni wykopali gdzieś moje nabożeństwo z czerwca i nagle zaresztowali mnie i za to, że nie miałem kagańca w marcu chyba 21 roku, rozumiesz? Gdzieś tam miesiące do tyłu ja mam exemption. Ja nie muszę nosić kagańca, mam lekarskie pozwolenie i oni o tym wiedzą, ale to nie ma znaczenia, prawo się nie liczy. Zaciągnęli mnie, skuli mnie, zabrali mnie do budynku, w którym, wiesz co się działo? Chowali się bandyci z Cosa Nostry, prosto z Sycylii. Kalgaryjska policja chowała się jak szczury, jak predatorzy, jak predator po polsku jest ten, kto zjada sarny, jak wilk. To drapieżnicy. Jest? Drapieżnic. Jak drapieżnicy w takim ambush, wiesz, czekali na mnie, schowani jak złoczyńcy. To ja przelatuję całemu światu, mówię, wracam do Kalgary. Gdyby skontaktowali się z prawnikami, powiedzieli, okej, po moim powrocie, jak już się przywitam z żoną i z dziećmi, to mam się stawić na policję. Nie miałbym wyboru, musiałbym się stawić. Ale oni wybrali zrobić to w taki podły sposób. No i gdyby nie ten amerykański heros,
któremu powiedziano, że nie wolno mu nagrywać. On jednak złapał za telefon, nagrał to aresztowanie. Pamiętam, jak mnie eskortowali do budynku, to ten policjant, to nie jest policjant, to jest ten Border Patrol z Customs, powiedział temu drugiemu, weź, zabierz mu telefon, no bo on zauważył, że ten pilot nagrywał, ale pilot nie oddał telefonu, bo to jest nielegalne zabieranie prywatnej posesji, więc stąd film obiegł znowu cały świat. Ja zostałem zabrany do tego budynku, gdzie byli schowani oficerowie. Dobrze, się, że słowo podobało, jak on ci kazał stać, a ty od razu wymknąłeś. No tak. Nie wiedział, co z tobą zrobić. Że powiedział, no załóż mu kajdanki, tak jest. No right? Tak, no bo wiesz, ja chcę, ja wysyłam sygnał do ludzi, którzy to oglądają, że no jeszcze... Jesteś opresjonowany. Dzisiaj nas jeszcze nie mordują, no nie dostałem kule w łeb od tyłu, jeszcze mnie nie wrzucili do obozu koncentracyjnego, ale jeżeli się nie postawimy na, jeżeli nie pokażemy ludziom teraz, co się naprawdę dzieje, no to jest następny krok. To jest, chcecie być nazistami? Ja im powiedziałem, no to dobra, chcecie być nazistami, to róbcie jak naziści. O to chodzi. Ja robię też, staram się ludzi obudzić, a ponieważ no, nie mam jakiejś tam wielkiej władzy, nie mam pieniędzy, więc staram się to robić swoim językiem, nabożeństwami, organizowaniem różnego rodzaju protestów. Zabrali mnie do tego budynku, ci celnicy, czy jak ich tam zwał, powiedzieli, że przeszukają wszystko. Tak jakby, nie wiem, myśleli, że ja przemycałem Donalda Trumpa, żeby posprzątał nasz kraj tutaj, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie mam pojęcia, co oni myśleli. Może myśleli, że przywożę ze sobą miliony dolarów kaszu, przemycam dlatego prywatnym jetem. Nie wiem, co ci wariaci myśleli. W każdym razie ja miałem prezenty od ludzi, miałem książki, nic jakiegoś tam wartościowego. No dla mnie wartościowe, no bo spotkałem się z ciekawymi ludźmi, którzy mi podpisali książkę imienną. No dla mnie są takie sentymentalne wartości, ale nie, monetarnie nic tam jakiegoś nie było. Moje stare ciuchy i buty, które sobie dopiero kupiłem. Dlatego nie chciałem, żeby mnie targali z ziemi, no bo dopiero kupiłem sobie buty dzień wcześniej i mówię, kurczę, jak mnie zaczną targać po tym betonie, no to mi zedrą nowiutkie buty. I o tym myślałem. I dlatego wstałem, mówię, nie no, ja nie jestem bogatym kaznodzieją amerykańskim, który zarabia miliony dolarów. Dla mnie 300 dolarów buty, no to były drogie. I sobie o tym myślałem. Czasami ludzie zadają pytanie, co myślałeś, jak cię skuwali? No o butach myślałem. Butach, no. Żeby mi ich nie rozkrzanili, bo dopiero sobie kupiłem. No o tym myślałem, bo o czym myśli człowiek, który nie jest jakiś majętny. Zabrali mnie do policji, te opuszki palców, nie wiem jak to po polsku. Odciski palców wzięte i nagle policja do mnie przyszła do celi, oczywiście solitary confinement, czyli samemu, na betonie, światło i nagle wpada policja i mówi, że prawnicy chcą z tobą rozmawiać. Ja mówię, kurczę, zobacz jaki odmienny... Jak mnie teraz traktują inaczej niż poprzednio. Poprzednio dwa dni nie pozwolili mi skontaktować się z prawnikami, a teraz po godzinie już mówią, że prawnik chce ze mną rozmawiać. Okazało się, że protesty były tak wielkie w Stanach Zjednoczonych, dziesiątki tysięcy ludzi zaczęło dzwonić do Urzędu Miasta, gdzie całkowicie im zablokowali cały system. Tyle ludzi było oburzonych, że zrobili specjalny switchboard, Artur Pawłowski, że wszystkie telefony już były tam szły. Protest zaczął się tworzyć na zewnątrz policyjnego więzienia i powiedzieli, że tysiące ludzi jutro przyjdą i będą domagać się mojego wypuszczenia. I się władza przestraszyła, że w środku nocy wykopali mnie na dwór i faktycznie protestanci już byli na zewnątrz, mieli śpiwory, już powiedzieli, że będą koczować, dopóki mnie nie wypuszczą. No i sprawa jest w toku, jestem oskarżony kryminalnie za otworzenie kościoła i zrobienie nabożeństwa. Sprawa, jeżeli chodzi o ten pierwszy areszt na highwayu, na drodze szybkiego ruchu, no to sprawa odbywała się przez cały mój okres pobytu w Stanach Zjednoczonych wirtualnie, na Zoomie. Tak, tak. Ty nie partycypowałeś. Nie, ja musiałem być. Ale byłeś, czyli byłeś. Musiałem być, bo gdybym się nie stawił wirtualnie... Są wszystkie sądy w tej chwili oferują wirtualnie, tak czy byłby nie? Nakaz. Aresztowania, gdybym się nie stawił. Więc 13, co to było, października, sędzia w końcu wydał wyrok,
I to jest najbardziej szokujący wyrok w historii Kanady, nie wiem, czy wiesz. Czegoś takiego jeszcze nie, sędzia nie zrobił w tym kraju. Dał coś takiego, że nakazał nam compelled speech, to jest nakaz powtarzania reguły komunistyczno-faszystowskiej. Powiedzmy to tak. Zanim... Resocjalizacja po polsku. Zanim włączyłeś rec, żeby to nagrywać, to zanim ja bym cokolwiek powiedział, nakazano mi jest prawnie, sądownie, że muszę przeczytać regułkę. Więc w tej chwili łamiesz kontrolę. Dokładnie. Ja to zrobiłem. Jesteś recydywą. Policja może wpaść. W każdej chwili mogę być aresztowany, wrzucony do więzienia. Minutę po wydaniu jego wyroku ja złapałem mikrofon przed mediami i powiedziałem, że... Czyli oficjalnie dostałeś, czy twój wyrok jest w zawieszeniu? Czy masz jakiś wyrok czasowy? Nie, wyrok jest prawomocny, ale jest apelacja. Czyli to nie jest wyrok aresztu, więzienia, tylko to jest wyrok, że nie możesz mówić? Tak, nie wolno mi mówić, nie wolno mi krytykować partii komunistyczno-faszystowskiej w Kanadzie. A jeśli będziesz, to? No właśnie, nie wiadomo jeszcze. Czy nie powiedzieli, że jeżeli złamiesz postanowienia sądu, to wtedy idziesz do więzienia na 18 miesięcy? Czy nie ma takiego wyboru? Nie, jest, bo jeżeli złamiesz sądowy nakaz, to jest dwa lata więzienia za złamanie nakazu sądowego. Więc czyli nie było wyroku, że dostałeś wyrok 2 lata w zawieszeniu, pod warunkiem, nie. Że nie zrobisz A, B i C. Nie, sędzia powiedział w swoim wywodzie, że nie chce mnie wrzucić do więzienia, bo jestem zbyt popularny. Zbyt znany i zbyt wielu ludzi za mną stoi i z tego powodu jestem niebezpieczny i on nie chce ze mnie zrobić martyr, bohatera narodowego jakiegoś, więc dał mi house arrest w prowincji Alberty. Nie wolno mi opuszczać województwa tutaj przez 1,5 roku. Nie wolno mi... Nie można jechać z Alberty przez 1,5 roku. Tak. Czyli to jest de facto... Taki, no house arrest, nie? Taki, tylko, że mogę wyjść z domu, no ale nie mogę opuścić prowincji. $53,000, bo powiedział w swoim wywodzie, że jestem popularny, ludzie mnie znają, więc na pewno mam możliwość zebrania pieniędzy. Normalnie masakra, wiesz? W ogóle nic to nie miało wspólnego z tym, co było przed ławą sądową, nie? To jest bezprawie, to co ten człowiek robi. I to chodziło tylko o te maski. To chodzi tak. O sprawę maski. No, i otworzenie kościoła. Czy masz jeszcze drugą sprawę? Ja mam jeszcze kilkanaście spraw. Czyli takie sprawy wrócą jeszcze na tak. Teraz tak. Mam zapłacić $53,000 z moim bratem Dawidem. 1,5 roku jesteśmy z więźniami prowincji. Tak. Muszę mówić propagandę nazistowsko-komunistyczną. Gdziekolwiek mówię, czy to na social networks, czy w mediach. Czy dostałeś jakieś komentarze, bo często występujesz i mówisz na ten temat, czy dostałeś jakieś komentarze, że już jesteś in breach of judge order? Nie, przez rząd nie, ludzie tylko. O, skontaktujemy się z władzami, że Antifa, nie? Antifa. Tak, ja mówię, no wiesz, wejdź na mój Facebook i możesz im wysłać. Ale nie władza nic jeszcze nie. Nie, cisza totalna. Jest następny w wyroku było, że muszę spędzić 120 godzin pomagając ludziom. Wyobrażasz sobie? Ty, pastor, tak. Który karmi bezdomnych. Tak, sędzia ci mówią, że masz robić pracę społeczną. Więc to było chyba bardziej szokujące niż te pieniądze i te inne restrykcje, dlatego że to jest to, co ja robię codziennie. Ja karmię bezdomnych, karmię ludzi. Pomagam, community service. To jest powód, dla którego w ogóle masz problem z prawem. Dokładnie. I on powiedział, innymi słowy powiedział, że kościół, czyli dwa kościoły, które prowadzę, to nie są prawdziwe kościoły, że ja mam te 120 godzin i mój brat zrobić w rządowych, government approved, tak, takich komunistycznych kościołach mam odpracować to. No i co jeszcze? No i chyba tyle. No, jestem więźniem z bratem. Pieniądze musimy zapłacić, muszę mówić i te 120 godzin. Oczywiście, czy te inne mandaty, które masz, bo wiem, że masz ich wiele, tam powiedziałeś w sumie nie wiem. Ponad 30 wszystkich, ale już żeśmy zwyciężyli. Czyli każdy musi, że tak powiem, wystąpić w sądzie i walczyć o nie. Ale do tej pory jeszcze żaden z nich nie został uprawomocniony, nie. Czyli wygrywa. 19 jeszcze mi zostało. 25 tego miesiąca, czyli listopada, złożyliśmy już apelację w niedzielę, czyli kilka dni temu. W poniedziałek ona została przypieczętowana przez sąd. 25 stajemy na wokandzie
W jakiej instancji jest apelacja? Apelacyjny. Prowincjonalny? Tak, sąd apelacyjny, w którym sąd rozpatrzy, czy ten wyrok zostanie zawieszony do momentu, kiedy sąd apelacyjny może rozpatrzyć całą sprawę. Może pojechać na Saskatchewan na przykład. No tak, tak. Ja mogę sobie pojechać. No także taka jest sytuacja. Jeżeli chodzi o moje ostatnie aresztowanie, to dalej jesteśmy w sądzie. Dalej grozi mi, to są kryminalne oskarżenia za otworzenie kościoła. Grozi mi lata więzienia. Czy miałeś jakieś wskazanie na to, że ktoś podstawiony oczywiście oskarżył ciebie, że przez to, że partycypował w twoim serwisie religijnym, zachorował albo nie daj Boże umarł? Nie, bo my mamy strasznie bardzo zdrowych ludzi. Okay. Po prostu u nas ludzie to są szczęśliwi, mają pokój w sercu, są zdrowi, nie mamy żadnych problemów z chorobami, a jeżeli takie wychodzą, bo ludzie różni przychodzą do nas, to się o nich modlimy i są uzdrawiani, także my jesteśmy zdrowi, szczęśliwi, śpiewamy, dużo tańców jest. Pamiętaj literę P, nie używasz litery P. Tak, no bo wiesz, zaraz będziemy oskarżeni mordercami tak. Całego świata, zresztą sędzia w swoim wywodzie powiedział, że przez to, co my robimy, staliśmy się niebezpiecznymi ludźmi, bo spowodowaliśmy czwartą falę pandemii, a ta czwarta fala przyszła, kiedy ja byłem w Stanach Zjednoczonych, ale ja jestem odpowiedzialny. To tak jak myśmy się zawsze śmiali, że jesteśmy odpowiedzialni za pierwszą i drugą wojnę światową, a nawet nie było nas na świecie. No teraz, ja byłem w Stanach Zjednoczonych przez 4 miesiące. W czasie tego okresu, gdzieś w połowie, przyszła czwarta fala, tak później będzie piąta, szósta, siódma, fala głupoty i oszustwa. No w każdym razie ja jestem w Stanach i nagle dowiaduję się od sędziego, że jestem odpowiedzialny za czwartą falę w Calgary, pomimo to, że jestem w Stanach Zjednoczonych. I dochodzi do takich absurdów, do takiej korupcji na najwyższych półkach. A co ciekawe jeszcze jest, bo wiem, że musisz uciekać, ciekawostką jest to, że ci sami politycy, którzy mnie ścigają, ci sami politycy, minister sprawiedliwości Madu, który jest Nigeryjczykiem, emigrantem tutaj, który uważa się za chrześcijanina, który się lubi fotografować z Biblią, to jest ten człowiek, który wysyła antyterrorystów na pastor w Albercie. Premier Alberty Jason Kenney, premier, różni ministrowie, łącznie z ministrem medycyny, jak to jest w Polsce? Zdrowia. Zdrowia, ministrem zdrowia, Szandro. Wyobraź sobie, że kilka dni po moim... Ona się mówi, minister zdrowia nazywa się ministrem ciężkiej choroby i nagłej śmierci. Tak. No to myślę, że dokładnie można powiedzieć, dać tytuł temu diabłu, którego mamy tutaj. Wyobraź sobie, że kilka dni po naszym aresztowaniu ci panowie, którzy wysyłają SS, Gestapo i KGB na nas, złamali te same restrykcje. Wiesz o tym? Nie. Zostali przyłapani. Była jakaś impreza. Tak, imprezkę sobie zrobili. Z alkoholem. Ministrowie się świetnie bawili, żadnego szczęść fit apart, żadnych maseczek, no co ty, to jest dla niewolników, a to są panowie świata. Zostali przyłapani na gorącym uczynku, zdjęcia obeszły cały świat i myślisz, że dostali mandaty. Jak się nas mówi, restriction for thee, but not for me. Tak, no wiesz, to są panowie. Wszyscy jesteśmy w tym razem. Masz czerwoną książeczkę? Komunistyczną? Jak nie masz, to chłopie, jesteś niewolnikiem. Mówisz o kobiet. No tak, musisz mieć teraz paszport, tak? Jak nie jesteś częścią partii komunistyczno-faszystowskiej, no to jesteś niewolnikiem, więc kaganiec na dziób, przestań szczekać i siedź cicho, bo jak nie, to wiesz, co z tobą zrobimy, nie? Chcesz być Arturem Pawłowskim? Widziałeś, co zrobiliśmy z nim, zrobimy z tobą to samo. Zostali złapani na gorącym uczynku. Muzułmanie mieli imprezkę. 2 dni po naszym wypuszczeniu dostałem telefon od radnego, który mówi, Artur, musisz przyjechać z kamerą i zobacz, co tu się dzieje w muzułmańskiej meczecie. Ponad 2000 muzułmanów, imam, party na całego, zabawa, śpiew, tańce, krzyki, hulanki z powola, żadnej policji, żadnych inspektorów, żadnej straży miejskiej, żadnych mandatów, ani jeden muzułmanin w tym kraju nie dostał mandatu, ani jeden imam nie został aresztowany.
czterech pastorów monitorów ze skaczą. Policjanci, politycy robią, co im się podoba, łamią restrykcje, podróżują sobie po całym świecie. Trudeau w tej chwili jest, był, czyli dalej jest w Europie na imprezkach. Glasgow, tak, zdjęcia... Chronią klimat, widziałem, nie, czy gdzieś to, jak startują te samoloty z Glasgow po konferencji ochrony klimatu, kilkadziesiąt jetów. Tak, no, no wiesz, to są absurdy tego, co widzieliśmy w historii. No, pamiętasz, jak francuska rewolucja wyszła. No, ci ludzie przeszli samych siebie i widzę... Mówisz o pustej bastionie, gdy nikogo nie było, był jeden więzień? Mówię o tych imprezach królewskich, gdzie tortami się rzucali, a zaraz za bramami ludzie i małe dzieci umierały z głodu. Nie? Mówię o momentach, w których ci ludzie przechodzą samych siebie. Już tak im weszło to w głowę, że oni są panami świata, że przestali reagować świadomie na to, co, na tą realność, która się dzieje poza ich pałacami, poza ich milionowymi kontami w bankach i mediami, które kontrolują. I to kiedyś ich ugryzie w tyłek. Uwierzcie mi, że historia nas uczy, że prędzej czy później ci ludzie zapłacą za to. Jeżeli nie po tej stronie wieczności, to zapłacą, jak staną przed sędzią sprawiedliwym. Wiesz, mój Bóg jest sędzią sędziów. I powiem ci jedno o tym Bogu. On nie bierze łapówek. I on nie potrzebuje twojego złota, ani twojego srebra. I on nie potrzebuje twoich mediów i twoich tytułów. To jest Bóg sprawiedliwy. I każdy zapłaci za to, co zrobił i za to, co powiedział. Ja na miejscu tych trani zacząłbym uciekać. Bo wiesz, może sprawiedliwość ludzka ich ominie, ale sprawiedliwość Boża ich nigdy nie ominie. Kiedyś staną, każdy z nas kiedyś stanie przed żywym Bogiem i zda sprawę za wszystko, co zrobił drugiemu człowiekowi. Także... I tym optymistycznym akcentem dobrych życzeń, przedwczesnych jeszcze świątecznych, życzymy wszystkim globalistycznym tyranom, żeby spotkali swoją sprawiedliwość. Natomiast ich Bóg dużo lepiej płaci. Tak. No wiesz, płaci, ale to są pieniądze, które... Jak król Salomon mówił, to jest gonitwa za wiatrem. Nigdy człowieka nigdy nie usatysfakcjonujesz. Nieważne, ile ma pieniędzy, miliard, trylion, milion, dziesięć, pałac taki, jet taki, nie usatysfakcjonujesz, bo to jest gonitwa za wiatrem. Nie gońcie wiatru, gońcie Boga i Bożej Sprawiedliwości. Ja dalej będę robił to, co robię. A co robię? Karmię bezdomnych, staram się dawać ludziom nadzieję, staram się robić najlepiej, jak potrafię. Czasami mi wychodzi to dobrze, czasami no nie tak dobrze, ale robię, co mogę. I będę to kontynuował, bez względu na to, czy rządowi się to podoba, czy się nie podoba. I ja zachęcam was wszystkich do tego samego. Róbcie to, do czego Bóg was powołał. Walczcie o swoje rodziny, walczcie o swoje dzieci, walczcie o przyszłość. Jaki kraj pozostawimy naszym dzieciom i naszym wnukom, zależy od nas. Nie od tyranów, nie od Hitlerów, Goebbelsów, Stalinów, Mao Zedongów, tylko od nas. To my decydujemy, jak nasz kraj będzie wyglądał. Powstańcie, Polsko. Polska potrzebuje husarię, tą polską husarię, kobiety i mężczyzn, którzy staną na wysokości zadania i powiedzą: koniec, więcej nie pozwolimy tyranom, nawet o centymetr. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziękuję.